Małgorzata Rozenek ze łzami w oczach powiedziała prawdę o swojej rodzinie. Małgorzata Rozenek-Majdan chętnie dzieli się ze swoimi obserwującymi informacjami na temat życia prywatnego. Tym razem postanowiła podzielić się zmianami, które zachodzą w jej rodzinie. Okazało się, że gwiazda przechodzi trudny okres. Na nagraniu pojawiły się łzy. Małgorzata Rozenek dopiero co wróciła z wakacji. Małgorzata Rozenek słynie ze swojej bezpośredniości i szczerego mówienia o tym, co dzieje się w jej życiu. Gwiazda wyjątkowo aktywna jest w mediach społecznościowych, gdzie na bieżąco informuje swoich fanów o tym, co u niej słychać. Niedawno wraz z rodziną wybrała się na wakacje do Wenecji. Cała relacja z wyjazdu pojawiła się oczywiście na Instagramie. Teraz była perfekcyjna pani domu, pochwaliła się kolejnym wyjazdem. Niestety tym razem ma on związek z przykrymi dla celebrytki okolicznościami. Okazuje się, że 46-latce trudno jest powstrzymać emocje. Syn Małgorzaty Rozenek zdecydował się na studia za granicą. Wszystko przez najstarszego syna gwiazdy. Stanisław postanowił bowiem opuścić rodzinny dom i wybrał się na studia za granicą. Cały proces przeprowadzki zrelacjonować postanowiła Małgorzata Rozenek. W swoich mediach społecznościowych pokazała moment pakowania oraz wyjazdu z rodzinnego domu. Okazało się, że bliscy 18-latka postanowili zawieźć go osobiście. Staś szczęśliwy i pełen oczekiwań, a my smutni, rozpoczęła na swoim Instagramie. Cała akcja miała związek z ilością rzeczy, które były do przewiezienia. Z relacji celebrytki wynika, że auto wypchane było po same brzegi. Wśród zapakowanego wyposażenia znalazł się między innymi rower przyszłego studenta. Teraz przed rodziną kilkugodzinna podróż. Była perfekcyjna pani domu nie ukrywa, że cała sytuacja jest dla niej trudna i wiąże się z wieloma silnymi emocjami. Jedziemy zawieźć Staśka na studia, więc znowu kilka dni będziemy w trasie, ale nie dało się tego zrobić inaczej niż samochodem, bo jesteśmy zapakowani po brzegi, łącznie ze Staśka rowerem. Ta podróż jest taka trochę mniej przyjemna niż te wakacyjne, ale no taka kolej rzeczy, tak się dzieje. Dzieci dorastają, skomentowała w nagraniu. Gwiazda cieszy się, że ma jeszcze młodszych synów. Małgorzata Rozenek podkreśliła jednak, że jest coś, co mimo wszystko podtrzymuje ją na duchu. Są to jej młodsi synowie, którym na razie brakuje jeszcze kilku lat do opuszczenia rodzinnego gniazdka. Rozemocjonowana celebrytka wyznała na końcu nagrania, że przez obecną sytuację nie może spać i niemal ciągle płacze. Przez to stara się nie myśleć o zmianach, które właśnie mają miejsce w jej rodzinie. Ja nie mogę o tym mówić, bo zaraz będę płakać. Już płaczę od wczoraj non-stop, dodała. Przypomnijmy, że gwiazda w sumie ma trzech synów. Pierwsi z nich, Stanisław, 2006, oraz Tadeusz, 2010, są owocem małżeństwa z Jackiem Rozenkiem. Oprócz tego Małgorzata Rozenek ma również dziecko ze swoim obecnym mężem Radosławem Majdanem. Jest nim mały Henio, który w tym roku obchodził 4 urodziny.